żenada! Matka pisze w kuchni SMS-y. Boże, ciekawe, kogo to ona tak napastuje. Do kogo stukasz? Do niej. Ale wpadłaś, znajdziemy jej jakąś inną ofiarę. Nie, co ty mówisz, jest bardzo fajna. Że niby jaka jest? A do tego super zabawna. Możesz to powtórzyć? O, to znowu ona. A o czym wy tak ze sobą piszecie? O niczym. Niczym? To było nasze słowo. O, rany, muszę jej wysłać Lola. Ogłaszam, że LOL całkowicie przestał mnie bawić. Czy mi się zdaje, czy ty masz z tym jakiś problem? Nie, tylko myślę, że to jakieś takie niestosowne. Niestosowne? Jakbym słyszała swoją matkę. Serio? A pamiętasz jeszcze, jak wygląda, skoro przesiadujesz z moją? Tobie to chyba już do końca odbiło. Chciałaś z nią SMS-ować? No nie, bo to przecież moja mama, a nie przyjaciółka. Ty byś się nie wściekała, gdybym pisała z twoją mamą? Tak, bo ona nawet nie ma telefonu. Słuchaj, Teddy, jeśli masz z tym problem, to przestanę. Nie, nie, co mi tam? To w końcu wolny kraj, rób co chcesz. Pisz do matki, mailuj z ojcem, czatuj sobie z ciotką Helen. Ciotka Helen. Twoja mama napisała, że jest mega w porządku. Użyła określenia mega w porządku? No, może mega ja dodałam. PJ, nadal oglądasz te kryminały? Będę oglądał, póki nie dorwę pani Dabni. Te starocie pełne są wskazówek. Ta, a z kreskówek nauczysz się, jak walić głową w ścianę. Nie nauczysz, sprawdzałem. Mamo, otwórz, ktoś dzwoni! Jasne, pewnie, że otworzę. Mam do nich znacznie bliżej niż ty. Witam, pani Dabni. Dobry. Zapraszam. Baczność! Przyszedł morderca. Co znowu przeskrobał Gabe? Wyjątkowo nic. Chyba, że o czymś nie wiem. Też za panią tęskniłem. Ale muszę porozmawiać z pani mężem. Dam znać, że pani przyszła. Napiszę SMS-ka. Właśnie wysyłam. To jest najszybsza metoda. Czy ktoś tu nie zgubił piłki? Możliwe. A pani nie poniosła dzisiaj żadnej straty? Kotku, co to znaczy masz gościec znów? OMG! Miało być gość! Pogadamy później. No dobrze, w czym mogę pani pomóc? Tłucze pan robale, prawda? Jestem specjalistą od dezynsekcji. W takim razie pewnie będzie pan mógł coś poradzić. W moim domu śmierdzi trupem. Jak się tego pozbyć? Moglibyście trochę ściszyć? Podejrzewa pani, że coś zdechło? Nie mam najmniejszej wątpliwości. A więc przede wszystkim należy zlokalizować i usunąć zwłoki. Ale tym niech się lepiej zajmie pan Dabni. O, pan Dabni został zwolniony z wykonywania prac domowych. Na bardzo długi czas. On jest daleko. Chłopaki, wyłączcie to pudło. Co to się z nimi dzisiaj dzieje? Dopiero wróciłem. A, dobra. Jest taka stara sztuczka. Trzeba wziąć syrop klonowy, postawić na gazie i zagotować. Powinno przestać śmierdzieć. Dziękuję. To bardzo cenna informacja. Pa, chłopcy. UWLSMSP? Co to ma znaczyć? Utknęłam w łazience, skończył mi się papier. FUJ? To niesamowite. Miałeś rację. Ona go zabiła. Wow, miałem rację. Co za uczucie. Ale mi fajnie. Szkoda, że ktoś musiał zginąć, ale... Co my teraz zrobimy? Trzeba powiedzieć rodzicom. Przecież ci nie uwierzą. Sam nie wierzyłem, a jestem młodszy. Potrzebny nam dowód. Ale muszę cię ostrzec. Póki go nie mamy, grozi nam niebezpieczeństwo. Przecież go wyłączyliśmy.